Witam Was ponownie, drodzy polscy fani Jeffro Tull, moi towarzysze tej pięknej pasji. Słuchajcie, postanowiłem pójść za ciosem, teraz już nie tak spontanicznie, tylko to już będzie bardziej taka ustawka. Bardziej to będzie wszystko przemyślane. Chciałem się podzielić z Wami moimi nadziejami co do nowego albumu sygnowanego nazwą Jeffro Tull, który się ukaże już 28 stycznia przyszłego roku we Zealot Gin. Najpierw chciałem powiedzieć, że to co widzicie w tle to jest wielka autorska reprodukcja okładki płyty Jeffro Tull Heavy Horses z 1978 roku. A reprodukcja została stworzona jakieś 4 lata później przez mojego świętej pamięci wielkiego przyjaciela Jeffro Tullowego i nie tylko muzycznego, przyjaciela Pawła Kłaputa z pogranicza Śląska i Małopolski. Był wielkim fanem Jeffro Tull i towarzyszem kilku ładnych wyjazdów koncertowych. Moim towarzyszem i Roberta z Krakowa, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. The Zealot Gin. Czy będzie lepszy od tego przeciętnego, a nawet dość, umówmy się, słabiutkiego Homo Erraticusa z 2014 roku? Takie mam nadzieje, bo Wam powiem, że nie chciałbym, żebym zapamiętał studyjne Jeffro Tull, czy studyjnego solowego Ian Andersona, bo tak jak uwypukliłem to w poprzednim filmiku, różnicy praktycznie nie ma już w tej chwili. To chciałbym po prostu wiedzieć, że Jeffro Tull zwieńczyło karierę w świetny sposób. Mieć tego świadomość, być dumnym, że ostatnie dokonanie będzie dobre. Możliwe, że The Zealot Gin będzie ostatnim, chociaż w przypadku tak zahartowanego, w tak świetnej formie Iana Andersona, to jeszcze nie wiadomo, ile to jeszcze. To może potrwać. W jednym z wywiadów powiedział, że z 5 lat to by chciał jeszcze pograć. A ja myślę, że w praktyce to będzie grał tak długo, jak tylko na to pozwoli mu zdrowie. Bo, no, jak wiemy, Ian Anderson zmaga się z poważną chorobą obturacyjnym, zapaleniem płuc, związanym też z rozedmą, z astmą. Więc nie wiadomo, ile to potrwa, ale w Ostrawie jakieś 1,5 tygodnia temu niecałe Ian Anderson z zespołem pokazali klasę. Zaprezentowali świetny repertuar, była rewelacyjna akustyka, bardzo ciekawe, inteligentne multimedia. Wyszliśmy zadowoleni ze świadomością, że te 290 zł wydane na bilet każdy, to nie były pieniądze zmarnowane. Jak chcecie, to przeczytajcie na stronie mlwz.pl moją relację u Artura Chachlowskiego zamieściłem. Więc dobrze, że Homo Erraticus nie będzie ostatnim albumem studyjnym Jeffro Tull Iana Andersona. Bo to był słaby album, tak jak powiedziałem. Nie podoba mi się. Najsłabszy album, moim zdaniem, z całej dyskografii. Nawet słabszy od Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die z 1976 roku, który jest tak popowo zbyt miałki, jakoś do mnie ogółem nie trafia. The Zealot Gin, utwór tytułowy, właśnie słyszeliśmy na wspomnianym koncercie w Ostrawie. No nie będę mówił, że w wersji koncertowej on jakoś szczególnie mnie porywa. Trochę za dużo właśnie jest tego śpiewania. Za dużo jest linii wokalnych, a za mało części instrumentalnych, co było jednym z głównych moich zarzutów do Homo Erraticusa. Ale jakiś tam potencjał ten tytułowy The Zealot Gin, muszę powiedzieć, że posiada. Jakiś ma potencjał. W wersji studyjnej to może zabrzmieć naprawdę fajnie. Singiel, tak jak powiedziałem, naprawdę mi się spodobał. Mogę mieć pewne zarzuty rzeczywiście, że
Trochę zbyt powtarzalny jest tam jeden motyw, ale też z drugiej strony utwór trwa zaledwie 3 minuty 41 sekund. No, jest to taka niby średnia, ale umówmy się, że jak na rocka progresywnego to nie jest długi utwór. Mamy Fika the Brick. Fika the Brick ma ponad 40 minut. A Passion Play jeszcze troszkę dłuższe. To są suity z konieczności, tylko podzielone na dwie części z powodu płyty analogowej, która ma ograniczoną objętość, podzieloną na dwie strony. Więc spodziewam się naprawdę dobrych wrażeń. Intuicyjnie wyczuwam, że może to być taki wielki powrót Jeffro Tull w dobrym, starym stylu a la Roots to Branches z 1995 roku, który bardzo, bardzo lubię, bardzo lubił wspomniany Paweł Kłaput, jak i również napomniany Robert z Krakowa. Czegoś takiego się spodziewam. No oby było równie dobrze jak na Fika the Brick 2, płycie, którą naprawdę lubię. Jest to fajna kontynuacja, oczywiście ustępuje oryginalnemu Fika the Brick z 1972 roku, ale ma dużo fajnych kawałków. Troszkę może być jak na jtal.com też. Z tym, że ten singiel moim zdaniem brzmi trochę lepiej niż ostatnie płyty dotychczasowe Jeffro Tull i Jana Andersona, które były zbyt słabo wyprodukowane, były brzmieniowo płaskie, była taka ściana dźwięku. Tutaj jest bardziej selektywnie. Oj, myślę, że Sony Music, do której należy Inside Out, wytwórnia, no, postanowiło zainwestować troszkę w talent Jana Andersona, wiedząc, że nie jest on przeszłością. I Ian jeszcze ma ostatnie, może przedostatnie, oby przedostatnie słowo do powiedzenia, do zaśpiewania, do zagrania, do zachwycenia rzesz fanów na całym świecie. Jeffro Tull, Zealot Gene już tak wkrótce. Czekajcie.